Dzień dobry. Na dzisiaj, 22 września, w piątek, mamy następujące teksty biblijne. Wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały Ciebie, będą spiesznie podążać do Ciebie przez wzgląd na Pana, Twojego Boga i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż Cię wsławił. To jest z proroka Izajasza, 55 rozdział, 5 wiersz. I fragment listu do Efezjan, 3 rozdział, wiersze 14 i 15. Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I chciałbym się skupić na tym drugim fragmencie z listu apostoła Pawła do Efezjan. No właśnie, zginam kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Od Ojca jest początek. Wszyscy od Niego mają swoje imię. I kojarzy mi się z tym fragmentem spotkanie Mojżesza z Panem Bogiem na górze Synaj, kiedy Mojżesz już pouczony, poinstruowany, że ma pójść do Egiptu, wyprowadzić stamtąd Boży lud na pustynię, pyta, no tak, dobrze, ale powiedz mi, jak masz na imię, bo jeśli nie przedstawię Twojego imienia, to mi nie uwierzą. I wtedy Bóg mówi, Echie Asher Echie, czyli jestem, który jestem. Powiedz, że jestem Cię posłał. Bóg, który jest prawdziwy, który żyje, który ma imię, który nie jest tworem ludzkich rąk i ludzkiej wyobraźni, wyrzeźbionym, odlanym z metalu, czy w jakikolwiek inny sposób wykonanym, ale prawdziwym, żyjącym tym, który stworzył świat, który jest Bogiem Abrahama, który jest Bogiem Adama i tak dalej, i tak dalej. I od tego Boga my bierzemy swoje imię. No tak to jest, że podczas chrztu ksiądz pyta rodziców o imię dziecka. Ono już jest oczywiście wcześniej nadane, najpóźniej w Urzędzie Stanu Cywilnego przy rejestracji i nadaniu numeru PESEL, ale to imię już otrzymujemy. To imię jest potwierdzone w chrzcie i wpisane do Księgi Chrztów. Nasze imię zaczyna się u Pana Boga tak naprawdę. I tak jak Bóg, który się przedstawia Mojżeszowi, określa swoją tożsamość, mówi, kim jest, tak samo i my mamy tożsamość. Jesteśmy synami czy córkami naszych rodziców, związani z miejscem urodzenia, z miejscem zamieszkania i tak dalej. Wszystkie te dane, które przy różnego rodzaju kwestionariuszach wpisujemy, określają naszą tożsamość. Na nią składa się nasze doświadczenie, nasze zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. Ale ta pierwotna tożsamość, to skąd bierze się nasze imię, to to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Wszelkie ojcostwo od Niego bierze swoje imię. W związku z tym także i bycie dzieckiem. Pan Bóg daje nam tożsamość Bożych dzieci. I popatrzmy, chyba wszyscy dorośli, albo nawet prawie dorośli, mają dowód tożsamości. Dla najmłodszych pierwszym takim dowodem będzie legitymacja szkolna. Dla kogoś innego prawo jazdy, a dla większości dowód osobisty. Obojętnie, czy w wersji kartonikowej, zalaminowanej, czy w tej wersji plastikowej, czy już teraz w wersji dostępnej na smartfonie, mamy swój dowód tożsamości, który potwierdza, kim jesteśmy. U Pana Boga tego nie potrzebujemy, bo jesteśmy Jego własnością, jesteśmy Jego dziećmi. Mamy ten boski dowód tożsamości, bycia Jego dzieckiem, zapisany w Księdze Chrztów, potwierdzony i to jest właśnie ta podstawowa, najważniejsza nasza tożsamość. Od Boga, od Jego imienia jest początek. Bóg zna nasze imię, Jezus mówi, że wzywa po imieniu, więc myślę, że dla nas wszystkich to powinno być istotne. I dlatego kończąc już to rozważanie na dzisiejszy dzień, życzę wszystkim, żebyśmy byli świadomi naszej tożsamości, że tak jak nosimy w kieszeni, czy w portfelu dowód, czy w naszym smartfonie dowód osobisty, czy legitymację szkolną, czy jakikolwiek inny dokument ze zdjęciem wpisanym imieniem i nazwiskiem, to tak samo, żebyśmy pamiętali, że w chrzcie zyskujemy tożsamość Bożych dzieci. To jest ta najważniejsza tożsamość, bo ona wykracza poza wszelkie przestrzenie, poza doczesne życie, daje perspektywę zbawienia. Tożsamość Bożego dziecka. Dlatego tą tożsamością się cieszmy, tą tożsamością się dzielmy. Gorąco do tego zachęcam. Dobrego, błogosławionego dnia. Amen.